Zapoczątkowano narodowe czytanie odczytaniem fragmentów z Pana Tadeusza, a wiązało się to z tym, że w roku 2012 wypadała nam rocznica dwustulecia II wojny polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, co było fragmentem właśnie Pana Tadeusza. Kolejne teksty, które czytaliśmy, to były dzieła Aleksandra Fredry, potem przyszła trylogia Sienkiewicza, Lalka Bolesława Prusa i Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Potem było Wesele, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i na ósme czytanie było 8 nowel. Potem przyszła Balladyna, rok 2020, narodowe czytanie miało zmienioną formę. Następnie czytaliśmy Moralność Pani Dulskiej, Balady i Romanse. W roku ubiegłym, pamiętacie piękną scenerię, gościliśmy tutaj u Was po raz pierwszy. Czytaliśmy, kto pamięta, nad Niemnem. W tym roku czytamy Kordiana Juliusza Słowackiego. Myślę, że takim powitaniem, które powinno teraz nastąpić, to oddam głos Pani Dyrektor Bożenie Zdzienickiej, ponieważ ona jest gospodarzem tego obiektu i mam nadzieję, że będzie nas przyjmowała również w latach następnych. Także proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Bożenę Zdzienicką. Szanowni Państwo, drodzy miłośnicy literatury, cieszę się, że to my, jako Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrechowie, mamy zaszczyt gościć Państwa. Z ogromną radością witam Was wszystkich na spotkaniu, które odbywa się w ramach Narodowego Czytania. Organizatorem tego wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, na czele z nią pani dyrektor Sylwią Błasiak. I z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim, absolutnie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by to dzisiejsze spotkanie miało tak piękny wydźwięk. Bo chcę zaznaczyć, że Narodowe Czytanie to nie tylko okazja, by na nowo odkrywać dzieła, wielkie dzieła polskiej literatury, ale także, by zastanowić się nad ich uniwersalnym przesłaniem. Dzisiejsze wspólne czytanie Kordiana jest hołdem dla twórczości Juliusza Słowackiego, ale również świadectwem, że literatura potrafi jednoczyć nas wokół wartości, które są ważne dla nas wszystkich. Życzę Państwu, aby dzisiejsze spotkanie stało się momentem refleksji, a także inspiracją dla dalszych literackich poszukiwań. Niech Kordian poruszy nasze serca i umysły, przypominając o sile słowa i znaczeniu literatury w kształtowaniu naszej tożsamości. Jako szkolna społeczność mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się tutaj, w tym miejscu, naszą wieloletnią tradycją. Dziękuję i zapraszam do wspólnego czytania. Ja jeszcze, zanim przystąpimy do tej finałowego momentu czytania, chciałam serdecznie powitać wśród nas pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie, pana Macieja Kobielusa. Chciałam powitać, chociaż nie są obecni wśród nas, ale są przedstawiciele tych szkół, panią dyrektor Katarzynę Przybinę-Mieńczyk w obecności uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Andrychowie. Witamy Was serdecznie. Pana Marka Babika w obecności zespołu uczniów zespołu szkół nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Andrychowie. Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy panią Anitę Młodzik, która jest już drugi raz autorem przepięknego tryptyku, który tu Państwo widzicie. Dziękujemy za wsparcie. Witamy pana Ireneusza Żmije, redaktora naczelnego Nowin Andrychowskich. I witamy panią Katarzynę Mikurdę, która uświetni też również czytanie. Jak wspomniałam, w tym roku będziemy czytać Kordiana. Kordian ukazał się 24 marca 1834 roku w Paryżu, a Słowacki miał niespełna 25 lat, kiedy ukazał się już Kordian, ale nie był nieznanym poetą. Wtedy już publikował wiersze w Paryżu.
Dramat ukazał się anonimowo, ale nie było to wynikiem jego skromności, lecz chęcią podjęcia takiej swoistej polemiki z innym znanym poetą, Adamem Mickiewiczem. Wiemy to z listów, które pisał do matki. Napisał: drukuję bezimiennie. Będzie to równiejsza walka z Adamem. Początkowe autorstwo Kordiana przypisywano właśnie Mickiewiczowi. Cieszyło to Słowackiego, ponieważ uważał, że w ten sposób dorównał wielkiemu mistrzowi. Pisarzy różnił nie tylko poglądy na świat, na sprawy narodowościowe, ale także poróżnił ich sprawy prywatne. Mickiewicz w trzeciej części Dziadów umieścił postać doktora, którą wzorował właśnie na ojczymie Słowackiego, lekarzu Aleksandrze Beku. I to właśnie poróżniło dwóch pisarzy. Na kształt dzieła, tak jak dzisiaj znamy, wpłynęło nie tylko osobiste doświadczenie, ale również samobójcza śmierć jego przyjaciela Ludwika oraz nieodwzajemniona miłość do Ludwiki Śniadeckiej, córki lekarza i filozofa Jędrzeja Śniadeckiego. Początkowo Kordian miał mieć trzy części. Podobno Słowacki pracował nad drugą częścią. Trzecią miał już ukończoną, którą spalił. Pozostała tylko ta jedna. Kordian, część pierwsza, spisek koronacyjny. Przenieśmy się zatem do dnia 31 grudnia 1799 roku w Góry Karpackie na spotkanie z Kordianem, podchorążym, młodym człowiekiem poszukującym życiowej ścieżki i życiowego sensu. O przeczytanie tekstu poproszę uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Zapraszam. Proroku. Jedną myśl wielką rozbić. Niechaj pani.
szlachetnie bogaty. Mam ja w szkatule mózgu dikteryjki czaru. Po babce mojej starej, co w Bogu spoczywa. Chcesz pan tej, co się gada, czy tej, co się śpiewa? Było sobie niegdyś w szkole piękne dziecię, zwał się Jan. Czuł zawczasu Bożą wolę, ze starymi suszył dzbanek. Dobry z niego byłby wiarus, bo w literach nie czuł smaku. Co dzień stary bakalarus łamał wierzby na biedaku. I po setnej próbie rzekł do matki: oj kobieto, twego Janka w ciebie bito, nic nie bito. Weź go sobie. Biedna matka wzięła Jana, szła do rady i do chlewana. Przed chlewanem płacz na nogo, a księż Julo słuchał skargi i poważnie na bombardy. Po ojcowsku ruszał głową. Wysłuchawszy, patrz złego, patrz mi w oczy, rzekł do Jana kontakta. Nic dobrego. Dał opłatek i piątaka. I do czerwca oddać radę. Jak poradził, tak ma wszystko i zrobiło. Szef był blisko. Lecz Jankowi nie do smaku. Przyszedł jej chwili śpiewać i rzekł: ja pójdę o piątkach. Przed terminem wrócił szewca. I na schudze do królewca popłynął. Matka w płacz, kłamała dłonie. A ksiądz Kleban na odpuście przeciw dziadkom i rozpuście brzmiał jak piorun na ambonie. Mały Janek, gdzie się chował, przez to cały zgarnąć trudno. Wsiadł na okręt i żeglował. I na jakąś wyspę rydzą, przypłynąwszy, wylądował. Owdzie król przechodził drogą. Jaś pokłonił się królowi i dworzanom, i ludowi. A kłaniając, szastał nogą. Tak układnie, że król stary włożył na nos okulary. I wnet tymże samym torem, dwór za królem, lud za dworem, powkładali szupana oczy. Owoż król ten posiadł sławę, jakoby miał wzrok proroczy. I choć stracił oko prawe, tak kosztownie lepiej władał, że człowieka zaraz spadał. Na co mierzy, na co zdatny, czy też ma być rząd za kraju, czy podstoi, czy też szatny. Lecz to miarą, jak w zwyczaju, król nad oczą nie dowierza. Czy rzekł Janek na tańcerza? Czy na rządce dobry kraju? Więc zapytam, mój kochanku, jak masz imię? Janek. Janku, coś ty umiesz? Są szyć buty. A czy dobrze? Oj, tak, królu. Czyli raczej, panie królu, jak szacuję, męczyć mogę, żeby w każdym ostro buty i na jedną drogę nogę. Czyli raczej, na odwoje, to na zimę. Z letnich czasów but o jeden chwilę stroje, na opłatku bez obcasu. A robota takiej wiary, że psy puszczaj na moczary, suchą nogą przejdą nawet stawę. Masz więc służbę, złotem płac, rzekł do Janka pan łaskawy. I za sobą już w pałacu. A gdy dzień za świtem czwarty, szły na łowę w budach harty. A szewc harpów w aksamicie przy królewskiej jechał świcie. Złoty order miał na szyi. 3 dni został szambelany, 6 dni rządcą prowincji. Dni 12 został panem. Starą matkę piąstał łupy. Król Fejlimą ją mianował. Ha, ha, ha! Przednia powieść! A widzi pan, jak zabawiłem gadką. Niech się pan nie wstydzi. W tej powieści moralna kryje się nauka. Jaka? Powiedz mi, stary. A któż jej wyszuka? Dość, że jest sens, powiadam. Wierzę. Przepowiadam. Bo widzi panicz, kiedy gada sługa stary, to w słowach dziecku dawać nie będzie trucizny.
Błąkałem się ja długo, z dala od ojczyzny. I tak mi było ciężko od tęsknego żalu, że żołnierze ciskali kołki na wąsalu. Odcinając się szablą, nie brałem pociechy, bo żadnych kłosów ludziom nie wysieją śmiechy. A smutek, niby mądra książka w sercu żyje i mówi wiele rzeczy. I człowiek nie gnije jak muchomor pod sosną, lecz zbiera po szczypcie przestrogę do przestrogi. Bardzo dziękuję. Wysłuchaliśmy akt pierwszy, scenę pierwszą, bajkę o Janku co psom pszczół buty, którą stary Grzegorz Legionista opowiedział Kordianowi. Teraz wysłuchamy sceny trzeciej z aktu pierwszego. Noc. Laura sama w pokoju, przy lampie, targana wyrzutami sumienia. O przeczytanie tekstu poprosimy panią Katarzynę Mikurdę. Dotąd Konrad nie wrócił. 11 biła. Natrętna niespokojność w serce się zakrada. Gdybym też dziecię płochem, szyderstwem zabiła, dmucham w róże, co słońcem palona opada. A jeśli jego serce z takich kruszców lane, że co na nim napisze, przetrwa napisane na wieki wieków? Boże, jeśli jego oczy przywykną do ciemności i do łez, co gorsza? Jeśli miasto łez w dzieciach zapalonych skorsza, duma gorzkie uśmiechy na twarz mu wytłoczy? Nudnymi grzecznościami zapisane karty. Ten mnie równa do kwiatu, ci do gwiazd. A czwarty do Diany bogini. On sam, jak Bóg Apis zwierzęcą, nosi głowę. Ten kwiat chce rozkwitnąć. Rysunek siostry mojej. Kordiana napis. Spojrzałam mimowolnie. Muszę raz odczytać. Przypłynę jak kiedyś we wspomnień łańcuchu, zatrzymam się. Wspomnienia krokiem się nie ruszą, aż powiesz. Natrętny duchu, ciążysz na duszy mojej twoją cichą duszą, jak księżyc mórz oczyma podnoszący ciemnie. Jesteś wszędzie, koło mnie, nade mną i we mnie. Luba, jam koło ciebie i z tobą i w tobie nie przychodzę wyrzucać ani przypominać, ani śmiem błogosławić, ani chcę przeklinać. Przyśniło mi się tylko kilka pytań w grobie. Słuchaj, niegdyś ze szczęściem brałaś zaręczyny. Pokaż mi ów pierścień złoty. Ha! Szczerniał. Szczerniał pierścień. To nie z mojej winy. Dlaczego na twarz włosów rozpuszczasz uploty? Spostrzegłem we włosów chmurze bladość twarzy i coś błyska? Może to blask w pereł sznurze? Może światło brylanta albo kornaliny? Może rozgrzane słońcem to pazu ogniska? Może to łzy? Ty płaczesz?
To nie z mojej winy, mój aniele. Mój aniele, kwiat ci niegdyś wieńczył głowę, a było kwiatów tak wiele, że nim zwiędły brałaś nowe. Dlaczegoż dzisiaj w stroju zmianę widzę jawną? Wszak kwiat przeżyć burzę musiały i spieki, prócz jednej bladej róży, która dawno, dawno, nie pomnę z jakiej przyczyny, zwiędła na wieki? Jeśli tak wszystkie zwiędły, to nie z mojej winy. Słyszę tętent, to kordian, więc okno otworzę. Nie, może bym zbytnią troskliwość wydała. Co, nikt drzwi nie otworzy? Boże, wielki Boże, koń przeleciał bez jezdca. Co to jest? Drżę cała. Tak, Laura była wielką miłością kordiana, jednak nie traktowała jego uczuć poważnie. Skupiała się głównie na jakichś spacerach z nim, na rozmowach, więc to była taka jego młodzieńcza, niespełniona miłość. Teraz się przeniesiemy do aktu drugiego. Jest rok 1828, akt nazywa się Wędrowiec. Włoska willa, pokój cały zwierciadłami wybity, kobierce, wazony pełne kwiatów. Przez okno widać piękną okolicę. Kordian i Violetta. Piękna, młoda Włoszka. O przedstawienie tekstu prosimy uczniów zespołu szkół nr 2 imienia świętej królowej Jadwigi w Andrychowie. Zapraszam. Świeciły na bramę. W salach portrety dziadów w ozłoconej ramie patrzały na mnie. Dzisiaj wzrok ojców surowy, aż tu, do włoskiej willi, ściga za mną, goni. O zamek ojców moich stopiłem na złoto, a z tego złota nosisz przepaskę na skronie. Luby, zatruwasz serce niewczesnym zgryzotą. Droga, gdybym pałace mógł nazad odzyskać jedną z twą, niech zabić zerwa. Luba, tobie już stoję nad nami błyskać, tak droga mlecza światów milionem biała. Chciałbym w tej pięknej willi przeżyć z tobą wieki, wśród laurów, wodospadów, róż, brązów, zwierciadeł. A kto wie, jutro może otworzysz powieki i spojrzy w lice ręce najstroższych dziadów. Przekleństwo! Ja mu tracił wszystko! Mio caro, co się to znaczy? U drzwi stoją wierzyciele, lecz bogactwo w miłości znikomie zmarł. Dawałem ci brylanty, dzisiaj sercem się dzielę. A brylanty? Gdzie klucze? Stój, stój moje życie. Wczoraj, aby opuścić majątku rozbicie, z twoimi brylantami siadłem do gry z tobą. Gra mi wszystko pożarła, lecz serca anioła. Ach, ach, ja nieszczęśliwa. Zabrał mi klejnoty. Zabijasz mnie, kochanko, nieczystymi łzami. Serce twoje przekładam nad wszelki dar złoty. Przegrałeś moje serce razem z klejnotami. Nędza, nędza mnie czeka. Mnie zaś koń mój czeka. Jedź z diabłem. Droga moja nie nazbyt daleka. Koń ma złote podkowy, 1000 czątych warte. Wygraj mnie był wczoraj na ostatnią kartę.
W najbliższym mieście każe rozkuć konia i za 4 podkowy uczt wyprawię 4. A potem, jako czynią modne bohatery, w łeb sobie strzelę. Panią nauczy się nosić. A jeśli po kochanku chcesz żałobę nosić, upewnię, że ci do twarzy będzie żałoba. Pani, czy jedziesz ze mną? Luby, jadę z tobą. Cóż to? Nic, koń rozkuty upadł. Koń rozkuty? To nic, kazałem słowa przynieść podkowy. Nie przybić, a raczej związać skrupniały mi druty. Zguby je przy wyjeździe. Wężu Adamowi. Ewo moja, Adama zastąpią ci drudzy, a ja cieszę się z serca, że gdzieś moi słudzy, wygnani z willi, z czołem zmuszonym ku ziemi, pójdą tą samą drogą za ślady mojemi i będą zbierać złoto tam, gdzie łzy upadną. Niech ludzie z pistoletów kule cię wykradną. Niechaj cię głód zabije, zapali pragnienie. Prawdziwie ta kobieta kocha mnie szalenie. Poszła, szukając śladów kochanka po drodze. Dalej, mój koniu, leć gdzie zechcesz, puszczam wodze. Dziękujemy za tak piękne przedstawienie tego fragmentu. Kolejny fragment to jest taki fragment, który na pewno wszyscy znamy. To jest monolog Kordiana, który stoi ze złożonymi na piersiach rękami na najwyższej igle góry Mont Blanc. O przeczytanie monologu prosimy pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Wandrychowie, pana Macieja Kobielusa. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę, ach, pod stopami niebo i nad głową niebo. Zamknięty jestem w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną wyżej, aż w niebo, nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydła, myśli nad światem rozwinę. Ciszej! Słuchajmy, o te lody się ociera modlitwa ludzka. Po tych lodach droga, myślą płynąca do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zawali. A ten kryształ powietrza, by tchnieniem rozbity, kręgami się rozpłynie na nieba błękity. I gwiazdy w nieznajomą uciekną krainę i znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję, westchnę i zginę. Ha! Przypominasz mi się, narodów mogiło. Oto się przedarły chmury. Igły lodu wytrysły z chmur kłębów. Tam las ogromny sosen i dębów, jak garść mchu w szczelinie góry. A ta plamka biała, blada, to morze. Silniej wzrok napnę, oczy rozedrę, otworzę. Chciałbym stąd widzieć człowieka. Tam koło jednej igły krążą orłów stada, jak pierścionki żałobne na perłowych lodach. A ode mnie błękitna płynie szczelin rzeka. Każda w jedną otchłań zlata i nikną, jak w morzu wodach. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. O gdyby tak się wedrzeć na umysłu w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie i przebić czołem przesądu w chmurę i być najwyższą myślą wcieloną. Pomyśleć tak i nie chcieć? O hańbo, o wstydzie! Pomyśleć tak i nie móc? Szmaty podrę łono. Nie móc? To piekło.
Mogęż siłą uczucia serce moje nalać, aby się czuciem na tłumy rozciekło i przepełniło serce nad brzegi i popłynęło rzeką pod trony. Oblać? Mogę zruszyć lawiny? Potem lawin śniegi zawieszony nad siołem. Zatrzymać ręką lub czołem? Mogęż, jak Bóg w dzień stworzenia, ogromnej dłoni zamachem rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gmachem, tak by w drodze przeznaczenia nie napotkały nigdy kruchej świata gliny i nie strzaskały w żegludze? Mogę, więc pójdę, ludy zawołam, obudzę. Może lepiej się rzucić w lodowe szczeliny? Uczucia po światowych opadłych drogach. Gorzkie pocałowania kobiety kupiłem. Wiara dziecinna padła na papieskich progach. Nic, 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 aż w powietrza błękicie skąpałem się i ożyłem. I czuję życie. Lecz nim myślą olbrzymią rozpłynę, posągu piękność mam, lecz lampy brak. Więc z ognia wszystkich gwiazd uwiję na czoło koronę. W błękicie nieba sfer ciało roztopię tak, że jak marmur, jak lód słonecznym się ogniem rozjaśni. Potem piękny jak duch baśni pójdę na zimny świat i mogę przysiąc, że to na czole tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc, że posągowy w dźwięk narodów uczucia rozszerzy i natchnie lud i w serca jak myśl uderzy, jak Boga cud. Nie. Myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu. Spojrzałem ze skały szczytu. Duch rycerza powstał z lodów. Winkel rit dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy, Winkel rit ożył. Polska Winkel ridem narodów. Poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieście mi chmury, nieście wiatry, nieście ptacy. Bardzo dziękuję. To był długi, wymagający tekst. Tym bardziej nasze podziękowania dla pana przewodniczącego. Tytuł, drugi tytuł Kordiana to jest spisek koronacyjny i tak właśnie zatytułowany akt trzeci. Teraz przeniesiemy się do sceny piątej. Sala tak zwana koncertowa w Zamku Królewskim. Oświetlona lampami, wokół pełno kolumn z marmuru. Ściany zamalowane arabeskami. Przez otwarte drzwi widać szereg długich, ciemnych pokoi. W końcu błyska światło. To sypialnia cara. Kordian w ręce trzyma nóż. Wokół różne widma, różne zjawy. Kordian myśli o zamachu na cara. O przedstawienie tego fragmentu poprosimy uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Puszczajcie mnie! Puszczajcie! Ja mam całego Kordyńca. Idę zabijać! Ktoś mnie za włos trzyma? Słuchaj! Ja mnie otrzymam! Słuchaj! Mówię biciem serca.
Nikogo nie ma. Ktoś gada. Nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. Palca twego nie widzę, lecz mój wzrok upada. Tam, gdzie palcem wskazujesz, widzę jakieś twarze. Arabeski, ścienny malownik. Przekonaj się. Wpatrzaj się w ścianę. Ściana gadem się rusza. Przebrzydła. Każdy wąż złota ogniem nalany, pierścieniami rozwija się smut. Jako boty, głowa, powierna, odleciała od ściany dziewica. Może jakaś zaklęta królewna. Królewna lub czarnoksiężnica. Przypomnij, widziałeś dziewica. Przypomnij, do kogo podobna. Lecz patrz na oczy, nieruchome oczy. Gdzie się obrócisz, patrzą za tobą. Czy czujesz po niej łagodzie? Rozgniotłeś węża pod sobą, pękła żmija. Jezus Maria! Sen zniknął. Naprzód. Naprzód z nożem mnie stara. Stoj! Puśćcie! Boska cięży na mnie kara. Ta koronata srebrnego nalała się blasku. Dumień złoty. Korona leży na twojej nogu. Jest to korona cara dzisiaj. Lecz od brzasku ta korona należeć już będzie tylko Bogu. Idźmy. Nie mogę oczu oderwać od korony. Patrz dłużej. Krew znika. Zara trumna mi uduszą? Ciszej! Patrz, jakieś straszydło z ognistą twarzą wyszło od sypialnej komnaty. Czuć krew! Ten człowiek stanął w życiu. Tam śni cesarz w oczu białym. Ten człowiek stanął w życiu. Widziałeś? Widziałem. Co on tam robił? Co on tam robił? Zdławiłem cara i byłbym go dobił, lecz tak we śnie do ojca mojego podobny. Thank you.
abym się we krwi ochłodził. Tu miałeś drogę zagrodził. Przejść nie można. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tego fragmentu tekstu. Kto z Państwa jest z nami w tym narodowym czytaniu nie pierwszy rok, ten wie, że teksty inscenizowane przez zarówno uczniów liceum, jak i technikum zawsze są bardzo wyjątkowe. Chciałam serdecznie powitać w naszym gronie panią burmistrz Beatę Smolec oraz panią sekretarz gminy, panią Agnieszkę Perończyk-Adamek. Jest nam naprawdę, bardzo jesteśmy wdzięczni, że pomimo tak napiętej i trudnej sytuacji w gminie zwołania sztabu kryzysowego udało się paniom do nas dołączyć. Bardzo dziękujemy. Chciałabym teraz poprosić panią burmistrz Beatę Smolec o odczytanie fragmentu prologu Skordiana. Przede wszystkim witam Was bardzo gorąco i serdecznie i dziękuję, że jesteście tutaj z nami i słuchacie inscenizacji pięknej, którą udało mi się przez chwilę oglądnąć i słuchacie dość trudnych tekstów. Tu rozmawiałam z panią dyrektor, że teksty zostały wybrane przez pana prezydenta. Więc pozwólcie, że na zakończenie, co prawda tekst, który mam do odczytania, to jest prolog, czyli coś, co jest na początku, a ja go odczytam na końcu, a później po zakończeniu powiem wam, dlaczego na końcu i dlaczego nie mogłam być z wami od samego początku dzisiejszego narodowego czytania. Więc zaczynamy, żeby nie przedłużać. Boże, ześlij na lud Twój wyniszczony bojen sen cichy, sen przespany, z pociech jasnym zdrojem. Niechaj widmo rozpaczy we śnie go nie dręczy, rozwieź nad nią kotarę z rąbka niebios tęczy. Niech się we łzach nie budzi przed dniem zmartwychwstania, a mnie daj łzy ogromnej męki niespania. Po mękach wraz wręcz mi trąbę sądnego anioła, a kogo przed tron Boga ta trąba zawoła, niechaj stanie przede mną. Daj mi, Boże, siłę. A komu palec przekleństw na czoło położę, niech nosi znak na czole. Pozwól, Panie, tuszyć, że słowem zdołam Ciebie złote giądzi kruszyć. Z brązu wzniosę posągi, gdzie pokruszę gipsy. A kto ja jestem? Jestem duch apokalipsy. Obróćcie ku mnie oczu zamglonych i twarzy, oto stoję wśród siedmiu złocistych lichwiarzy. Podobny do człowieka, szata w długość szczodra, spływa do stóp, pas złoty przewiązał mi biodra. Głowę kryje włos biały, jak śnieg, jak wełna. Z oczu skrale ci ognich diamentu pełna. Nogi mam jak miedź, świeżym ogniskiem czerwona. Głos huczy jako woda wezbrana, szalona. W ręku siedem gwiazd niosę. Z ust mi wytryska między ostry, obosieczny, a twarz moja błyska.
jak słońce w całej mocy wyświecone kołem. A gdy przede mną na twarz upadniecie z czołem, powiem wam, jestem pierwszy i ostatnim będę. Dziękuję. Teraz proszę o zaśpiewanie piosenki Marka Grechuty Ojczyznę i do tego wykonania zapraszam uczniów z Szkoły Podstawowej nr 4. Jest, odpowiem. Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział ławy, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił? Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa coś śni. Piękne wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Bajki Krasieckiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą. Nową sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Sposobem dobiegła końca ta część główna, czyli czytanie Kordiana. Tak zakończyło się nam to, że zakończyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i rozpoczynali również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. Zanim jeszcze przejdziemy do podziękowań, parę słów powie do nas pan przewodniczący Rady Miejskiej w Wandrowie, pan Maciej Kobierus. Zapraszam. Bardzo wszystkim gratuluję. Dziękuję za zaproszenie, ale z wielką uwagą oglądałem waszą inscenizację Kordiana. Jest to bardzo trudny tekst do pokazania, do przeczytania, do zrozumienia. I patrząc na to wszystko, przyznam się, że nasze wystąpienia przy waszych to był tylko taki przecinek. I myślę, że pani burmistrz na przyszły rok
musimy dorównać szkołom i przygotujemy się do tego narodowego czytania. Gratuluję Wam, było naprawdę pięknie i okazale. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią burmistrz Beatę Smolec. Tak, ja sobie pozwoliłam już wyjść zza tego stołu, ponieważ obiecałam wam, że powiem, dlaczego się spóźniłam. Nie dlatego, że nie chciałam, wręcz przeciwnie, bo część z was mnie zna, więc wie, że teatr to coś, co bardzo lubię kochać i swego czasu, jak byłam w waszym wieku, występowałam w teatrze. Wtedy to nie były takie poważne przedstawienia jak wy, ale graliśmy na przykład Zaczarowany Kamień, graliśmy Czerwonego Kapturka. Później faktycznie w liceum już były poważniejsze, dlatego nie ukrywam, że z bardzo wielką radością tu do was przyjechałam, a to, że mogłam wystąpić na scenie, chociaż raz na rok coś powiedzieć i zagrać. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż to, co powiedział pan przewodniczący, trafił w punkt, słuchajcie, nie dorównujemy wam. Więc wielkie podziękowania dla was, bo nauczyć się tak trudnego tekstu na pamięć, no to naprawdę ogromny szacun. Wiem, bo sama się kiedyś uczyłam, więc wiem, ile pracy. Dziękuję również tym waszym nauczycielom, waszym tak naprawdę przyjaciołom, którzy pomogli wam i nauczyć się tekstu na pamięć i go przygotować. Dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj to zorganizowali. Obiecuję tutaj i z panem przewodniczącym, i z panią sekretarz, że na przyszły rok się lepiej przygotujemy i chociaż w minimalnym stopniu wam dorównamy. Więc jeszcze raz wielkie, wielkie, panie przewodniczący, bijemy my teraz dla was wielkie brawa. A kochani, ja tylko powiem dwa zdania, ponieważ jak zapewne wiecie, bo to już w mediach społecznościowych się pojawiło, mamy trzeci stopień zagrożenia meteorologicznego i hydrologicznego, w związku z tym doraźne zarządzanie kryzysowe musiało się zebrać i być zwołane przeze mnie w Andrychowie i powiem wam, nie drążąc tematu, możecie spać spokojnie. Także życzę udanego, spokojnego weekendu i zaproście mnie następnym razem, jak będziecie mieć jakieś przedstawienie. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. W roku przyszłym, czyli w roku 2025, również we wrześniu, bo narodowe czytanie odbywa się tradycyjnie we wrześniu, spotkamy się przy czytaniu nieco lżejszych dzieł, bo będziemy czytać dzieła Jana Kochanowskiego. Więc tutaj na pewno będzie to dla nas bardziej, no tak w cudzysłowie, zjadliwe. Pani burmistrz już podziękowała części osób. Ja również jeszcze chciałam tutaj podziękować osobom, bez których to narodowe czytanie po prostu by się nie odbyło. Bo oprócz tego, że mamy przygotowane teksty, to jeszcze jest mnóstwo drobnych rzeczy, które należy po prostu przygotować. I tak, chciałam podziękować panu Ireneuszowi Fornalikowi za obsługę techniczną, nagłośnienia. Bardzo dziękujemy. Chciałam podziękować osobom, które przygotowywały uczniów. Pani Aleksandrze Kowinie za oprawę muzyczną. Pani Alicji Knap, która przygotowała uczniów w Szkole Podstawowej nr 4. Pani Iwonie Kaczmarek z liceum. Pani Alinie Radwan za przygotowanie uczniów zespołu szkół nr 2. Bardzo dziękujemy. Chciałam również podziękować pani Annie Małysie, pani Marcie Paczyńskiej i pani Bożenie Błasiak za wsparcie i przygotowanie scenografii tutaj razem z nami. Chciałam również podziękować całej obsłudze technicznej szkoły, panią sekretariatu, panu Stanisławowi i wszystkich, których tu dzisiaj nie wymienię, bez których pomocnej ręki, drabiny, obsługi ekspresu, przepraszam, po prostu te wydarzenie nie byłoby tak piękne, jak jest dzisiaj. I przede wszystkim chciałam podziękować również wam, którzy tutaj cierpliwie siedzieliście i pofatygowaliście się na to spotkanie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że pani dyrektor potwierdzi, że w przyszłym roku również będziemy się tutaj gościć w Szkole Podstawowej nr 4. Bardzo wszystkim dziękuję, zapraszam za rok. Bardzo dziękuję.